Rzeka Tunguska. Rzeka, na której, co by nie gadać, jest jedna rybka, którą ostatnio łapaliśmy. Fishing plan. Jest to tak zwany timing. Timing, który potrafi ci wyrwać skrzela, jeżeli o takie i posiadasz. Jeżeli je nie posiadasz, na pewno w każdym razie pokażę ci, że na siłowni, na której regularnie chodzisz 2-3 razy w tygodniu, zgrywasz się, że jesteś naprawdę bardzo mocny, to tutaj szybko 1-2 ciosy i pokażę ci timing, że nieprawda. Jesteś słaby. Za słaby herbatnik, żeby do niego startować. Timing, który potrafi połamać najmocniejsze sprzęty i dlatego Stanisław jest czujny. Unika go jak ognia. Od tego bym zaczął. Ale oczywiście unikanie niewiele da. To jest materiał z dnia pierwszego. Wylądowałem tutaj w zasadzie nie od samego rana i na razie poszedłem na rzeczkę tą małą, ale zamierzam pójść na rzeczkę dużą. To nie o to chodzi, że chcę timienia. Nie, nie chcę, uciekam od niego jak od ognia. Bo zdaję sobie z tego sprawę. Ja ćwiczę też, ale nie na siłowni, a w domu. Czasami, chociaż ona mówi, że jak będę tak dalej ćwiczył, to wątrobę będą musieli mi przeszczepić kiedyś. No ale na razie w każdym razie trening czyni mistrza. Ale zajmijmy się tym, co tutaj Stanisław szukał. Szukaliśmy takich właśnie niewielkich tajmieni i lenoków. I to mnie głównie interesowało. Na początek, co dalej, nie wiem. Wybrałem sobie taki jeden punkt, ten zakręt tutaj. Ja bardzo lubię to miejsce, ale na początku łowiłem trochę tak skręcony w tą stronę. Później poszedłem trochę dalej i łowiłem bardzo blisko brzegu. Brały, ale nie tak, żebym od razu skakał z radości. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli tutaj na Tunguskiej ja złapię na przykład 4 lipienie, to i tak te 4 lipienie wymiarowe, oczywiście takie 400, 440, 500 gram, to i tak te 4 czy 5 lipieni robi robotę i zabija wiele ryb od razu, leszczy i tak dalej w sekundę, bo one są cholernie wartościowe. Jeżeli chodzi o lenoka, też coś pojawią się, ale nie było takich jakichś ogromnych, ale spójrzcie, jest wymiarowy. Wymiarowy lenok. Powiecie, a Fishing Planet, taki to no, maleństwo. To jest, przepraszam, Fishing 4, a tam to jest Fishing Planet. I tak na razie zacznijmy, albo zakończmy. Coś większego, co? Nie wiem, ale może karp? No, inwazyjnie tu wpuścili, podobno pływa. Nie wiem, zobaczmy, co Stasiek łowi. A ja wam muszę powiedzieć, wyciągnę w ten moment, że nie było jakichś gigantycznych brań. To takie pierwsze spotkanie moje i zacząłem tutaj sobie spokojnie łowić. Dzisiaj wieczorem zamierzam faktycznie uderzyć dzień drugi i trochę w te miejsce i trochę w inne miejsce, ale muszę wam też powiedzieć, że mamy wakacje, koniec wakacji. Ja dzisiaj jeździłem sobie trochę samochodem z żoną w różne miejsca, pojechałem na pączki, pojechałem sobie zjeść kebaba, trafiłem w miejsce turystyczne, w których nie było w ogóle turystów. Zapytałem się, o co chodzi. Radni stwierdzili, że za dużo alkoholu jest w tym rejonie i o 22 zamknęli sprzedaż alkoholu. Nie wiem, za kiedy są nowe wybory, ale w każdym razie w tym rejonie myślę, że powinno to ostro pójść sprawy dalej. Tak, ale u nas wszystko jest możliwe. Można zabić turystykę od razu na wstępie, wymyślając konkretny pomysł. Tak, dlatego ja jadę na Cypr. Dobrze, w każdym razie golec arktyczny. Tutaj też mi się zdarzył. Jeżeli chodzi o golca arktycznego, trzeba uważać. Na tym akwenie potrafi być większy. W tej małej rzece teoretycznie wydaje się, że nie ma. Nieprawda. Również potrafi się pojawić i bardzo delikatny zestaw, a ten golec arktyczny, no jakby na to nie patrzył, połamie ci ręce, a na pewno uszkodzi palce. Wszystko zależy oczywiście od tego, jakie masz grube palce i czy nosisz obrączkę. Jeżeli nosisz obrączkę, tak jak Stanisław i kilka sygnetów, to ja się zapieram tymi sygnetami i tą obrączką i wtedy tak łatwo mi palców ryba nie połamie. Ale tutaj na tym akwenie też golec arktyczny spory jest i może się pojawić większy. Generalnie muszę powiedzieć, że na tej małej rzece na Tunguskiej raz na kilka dni właśnie trafiam na rybkę, która mi próbuje coś rozwalić, ale ten zestaw, na który ja uwielbiam łapać, ta wędka i ten kołowrotek, to jest zestaw około 8-kilowy, to nawet jak mi rozwali kołowrotek, bo wędki mi nie rozwali, mam tak skonstruowany zestaw, że może se w płetwę, że tak powiem, narobić, a i tak mi nic nie zrobi, może tylko jedynie mi uszkodzić kołowrotek, to naprawa tego kołowrotku, nawet jakby mi się nie chciało, to mogę go nie naprawiać, bo kupię sobie nowy za chyba 800, albo nawet mniej, tak jakbym chciał, no ale powiedzmy 800 do 1000 i mówię, a po cały tym je i tak dalej. Tak, że mówię, szczerze mówiąc, że pal go licho, ale żartuję oczywiście, naprawa tego kołowrotka, hamulec to jest... Teraz pamiętajcie o jednym. Twórcy myślą, że co niektórzy nie myślą. No, nie do końca. Hamulce są bardzo tanie w wielu kołowrotkach, ale zwróćcie uwagę na wasz smar.
który bardzo dużo kosztuje i od razu musicie bardzo dużo go ładować. Sprytnie, bardzo, ale to bardzo sprytnie, no, ale nie na wszystkich. W każdym razie hamulec w tej wence kosztuje w tym kołowrotku niewiele, a jeżeli chodzi o smarto i tak olewam, jak już trzeba, to go wymienię, to i tak wychodzi mi tanio. Ja generalnie dlatego ten zestaw bardzo lubię, dlatego że kołowrotek dobry, 8,5 kg, czy 7,5, poczekajcie, 7,5, wędka 8, coś takiego. Delikatny bardzo zestaw, bardzo tani kołowrotek i jeżeli coś się uszkodzi w nim, to naprawdę jest tanio. Ale zwróćcie uwagę na te smary, bo faktycznie to się bardzo zmieniło od pewnego czasu. Nie wiem od kiedy, bo ja aż tak mocno na to nie zwróciłem uwagi. Poczekajcie. Za oknem leje. Moja żona ma przerąbane dlatego, że poszła malować ławkę. I teraz płaczę. Ale ja je współczuję, zaraz do niej polecę, bo odcinek jest krótki, to już ten głos dorobię, no a co dalej? Może farba jest zmienię tą ławkę, szkoda, napracowała się trochę, no współczuję jej. Zaraz jej pomogę. Niech wytrzyma kilka minut na deszczu, burza też jest, ale nie aż tak blisko, to nic się nie powinno wydarzyć, zerknę przykładzie. Nie, ma jeszcze z pół kilometra ta burza ma do nas, także spokojnie. W tym miejscu, gdzie łowimy te lipienie, jest fajnie, bardzo tak całkiem poważnie lubię łowić. Tunguską uważam za jedną z fajniejszych rzek w Russian Fishing 4. Nadaje się na spina delikatnego, mocnego, jak również na spławik. Będziemy prawdopodobnie też na spławiku niedługo. Miałem na aktubie dostać trochę, ale jak znacie Stanisława, ci co go znają, to wiedzą, że Stasiek lata. Czasem ma zostać, a poleci tu, bo tak mu się po prostu zachce. Przez to czasami może mniej zarobię, ale dobrze się bawię, bo gry wędkarskie to po prostu i zabawa. Oczywiście ten lelok całkiem poważnie, Fishing Planeta tutaj, to jest diametralna różnica, tam on weźmie wam w tą bojkę, w którą postawicie sobie, tutaj nie. Weźmie albo nie weźmie, albo w ogóle nie będzie pływał, albo coś takiego. Tutaj złapać lenoka takiego dużego, to o Jezu, to ile to gotówki, mój Boże, to będą piosenki o was śpiewać i tak dalej. Będę siedział na razie na tunguskiej. Tylko tyle, że mam takiego pecha z tunguską. Tutaj nie ma tak daleko, żeby lecieć, ale jednak, opatrzcie, znowu lenok, ale jednak kawałek do tego zakrętu muszę lecieć. A ja często jak wchodzę do gry, ląduję na przykład godzina 15 lub 16 i już mi się nie chce lecieć. Wychodzę często gęsto z gry. Moim zdaniem twórcy tej gry powinni pomyśleć, bo pamiętajmy o jednym i musimy na tej sprawie bazować cały czas. Nie ma symulatora wędkarskiego na tą chwilę, który może fiknąć w ogóle tutaj w tej grze i to sprawa jest zamknięta. Ale dlatego czekam na tą nową gierkę, która wychodzi, która raczej symulatorem nie będzie, ale taki może być półsymulatorem, cholera go wie, na pewno większym symulatorem niż na przykład Fishing Planet, który w ogóle nie jest symulatorem, to jest całkowita zabawa. W każdym razie nie wiemy, na razie nie wiemy, możemy tylko bazować, a niewiedza powoduje to, że chcemy wiedzieć, ale nie wiemy. I co dalej z tego wyniknie? Mój Boże, boję się, jak co niektórzy mogą na ten temat wydać opinię, aż mi zaczyna kręgosłup boleć, ale do tego na pewno dojdę, będę sprawę monitorował i obserwował i ze śmiechu pewno lał. No bo co innego mi pozostało, jak coś takiego zobaczę. W każdym razie nie wiemy, na razie nie wiemy, jak ta gierka będzie wyglądała, zostajemy przy tym, co i mamy. Jeżeli chodzi o lipienie, one oczywiście dają sporą gotówkę, macie ich na kilku akwenach, macie ich na tym akwenie Belaya, od tego trzeba zacząć, czy pamiętajcie, że tam też jest timing. Tam timing jakoś nigdy mi nic nie uszkodził. Dlaczego? Dałem kiedyś pewnej grupie, która mieszka tam nad tym akwenem, dosyć sporą łapówkę. Oni chcieli, żebym przywiózł im kiełbasę śląską. No i przywiozłem im tą kiełbasę. Dałem im dużo kilogramów i oni od tamtej pory jakoś załatwili, że ten timing nie atakuje. Z czego ja się bardzo cieszę. Ale na pewno musimy skoczyć na ten akwen, któregoś razu będę miał czas i spróbować tam też połapać te lipienie. Tam jest do tego bardzo fajny szczupak i do tego jest jeszcze między innymi kleń, który też dosyć blisko bazy bierze, bo tam jest, to jest taki specyficzny bardzo akwen. Następnie mamy na quarry. Mamy też tam lipienie, ale jeżeli chodzi na quarry z lipieniami, zawsze mam problem. One tak niby coś mi biorą, ale jakby miały narobić sobie na grzbiet, to tak mi biorą. To jest gorbusza, niewielka, ale muszę wam powiedzieć, że ten odcinek nagram też gorbusza. Dlaczego? Bo chwyciłem bardzo fajną gorbuszę. Jak ja uwielbiam gorbusze. Fishing Planet jest gorbusza na akwenie Alaska, ale ona mnie nie kręci tak jak tutaj. Chociaż też mnie kręci, bo gorbusza w ogóle mnie kręci. Ktoś powie, jak kręci. Przekajcie, zerknę jak z burzą. Jeszcze żona ma trochę czasu. Jak ona mnie kręci, no mocno mnie kręci, naprawdę gorbusza mnie kręci, także lubię ją gigantycznie łapać. Ona tutaj daje, oj Jezu, ona daje tu kopa, jeżeli złowimy taką większą. Sęk w tym, że złapać taką naprawdę dużą gorbuszę, no i może nakręcą obcego 5, wątpię. A jak nakręcą znowu obsadą, to może, będzie można się spawiować.
też. Może, co ja łączę obcego z rybami? No dlaczego? Bo tam też jedzą ryby. W każdym bądź razie tak, Gorbusza tutaj potrafi w tym miejscu, gdzie jesteśmy, raz na pewien czas wziąć i ona podnosi ciśnienie wielu. Ale i takie właśnie jak teraz lipienie wschodnio-syberyjskie też podnoszą ciśnienie wielu. Pójdę teraz rzeką, trochę jeszcze w dół obadam, zobaczę jak to wygląda. Tutaj mamy takie pstrągi, pewne potokowce, które też bardzo fajnie łapać i one też dają sporego punkta. Pomyślałem sobie, jak wylądowałem też na Tunguskiej, żeby sprawdzić suma tego amurskiego, który na tym akwenie jest. Nie jest to duży sum, a potrafi być konkretnie płatny i w restauracji często gęsto jest zapotrzebowanie na takiego większego. Oczywiście ci, co znają Russian Fishing, to oni doskonale wiedzą, ale niektórzy wiem, że zaczynają w Russian Fishing powoli wędkować, to pamiętajcie o tym, żeby zerkać w kawiarni, czy coś nie ma, dlatego że kawiarnia może dać wam sporo gotówki. Teraz oczywiście jeszcze jest jedna sprawa. Sporo gierek zaczyna robić różne promocje, Fishing Planet również. Z tego, co wiem, wychodzi 22 sierpnia Ultimate Fishing Simulator 2. Proponowałbym wielu, którzy chcą coś zainwestować w gry wędkarskie, teraz całkiem poważnie poczekać do 31 sierpnia, dlatego że wychodzi nowa gra wędkarska. Pamiętajcie o tym, że to jest największy deweloper, który otwiera tą gierkę, otwiera gierkę wędkarską i może być tak, że wiele twórców gier wędkarskich bada sprawę i może chcieć tak, bo różnie to wygląda. Także tutaj ja bym się wstrzymał do 31 sierpnia z jakimikolwiek zakupami finansowymi. Nawet jeżeli bardzo wam się gierka podoba, to poczekajcie, zobaczcie co z tego wyniknie, bo nigdy nie wiadomo. Jeżeli chodzi o Russian Fishing 4, tutaj premka jest dosyć droga, bo 50 parę złotych. Moim zdaniem twórcy powinni coś z tym zrobić i na każdy rejon jednak zrobić cenę odpowiednią, bo to jest zbyt droga cena. Bazują chyba na jednostkach, czyli żeby kilka osób im kupiło, niż na tym, żeby hurtem. Błąd. Wystarczy jedno tknienie nie takie i może być po balu. No, ale to już nie nasza sprawa. Lipienie, brały i ja rzucałem coraz bliżej brzegu i one znowu dalej brały. Te miejsce, gdzie teraz rzucam, właśnie tak bardzo blisko brzegu, dobrze naprawdę podchodziły, przynęta niewielka i myślę, że jeszcze trochę to ich tutaj sporo nałapie. Spróbuję pokazać wam odcinek z tego miejsca, jeszcze z tego dalszego miejsca, jak również ze spławika i z dużej rzeki, a postaram się też na siatce trochę zgromadzić, zobaczymy ile mi wyjdzie takich lepszych rybek, fajniejszych tutaj na Tunguskiej. Przydałoby mi się teraz zrobić z 1500. Już zacząłem odżywać po ostatnim zakupie tej wędki meczowej, którą żeśmy zakupili. 40 kg i już zdecydowanie lepiej Staśkowi się stoi na nogach. Ja wtedy dobrze się czuję, jak wiem, że mam zaplecze finansowe. Jak w życiu prywatnym wiem, że może mi zabraknąć pieniędzy, to też się nie za dobrze czuję. No bo każdy wtedy się czuje nie za dobrze. Kaczy się zerknę jak z burzą. Ja myślę, że przejdzie, ale strach żona miała przez chwilę, czekajcie. No, miała i malowała jeszcze, a deszcz raptem lunął, ale najgorsza ta sprawa burzowa. No, tym bardziej, że ona jest wysoka i wtedy może się źle skończyć. I nie, nic się nie stanie, spokojnie. No i mamy tą Gorbuszę, o której wam mówiłem. Piękna. Jak ja uwielbiam właśnie te rybki. Jak ja bym ją łapał jedną za drugą, to wam powiem, spójrzcie, jakie punkty za nią dają. Gigantyczne, ale nie o punkty mi w tej grze chodzi. Ja level olewam, ja już swój level zrobiłem i o szmal chodzi. Jest on mi potrzebny i pewne jeszcze tutaj punkty w wędkarstwie spławikowym, gruntowym, a w zasadzie PVA. O, to mi jest potrzebne. Ale pokazuję wam Gorbuszę, która podnosi ciśnienie wielu i mi również. To taki wstęp z pierwszego dnia na Tunguskiej Stanisława. Trzymajcie się i pamiętajcie o tym, żeby wędkę czyścić raz do roku przynajmniej, bo inaczej to będzie dupa, a nie wędka. Powodzenia na rybach. Cześć!